Widzowie, wyszedł nowy chapter w Poppy Playtime. Znaczy jeszcze nie wyszedł, ale jest trailer. I dzisiaj na niego zareagujemy. Będzie pewnie takie... Lecimy, dzisiaj reagujemy właśnie na to specjalne kamerkę odpalimy. Okej, okay. Czyli w nowym chapterze będzie magi błagi, to wiemy. O nie. Ręka. Ręka! Oh my god! To będzie mocne! Let's go! Okej. Okay. Terrible things have happened. Wow! Co jest? Zobaczcie! Nowa kolejka! I ona powiedziała, złe, że okropne rzeczy się stały. Where do I even begin? Gdzie mogę zacząć? Gdzie... You are perfect. Jesteś... perfect to lose. Zbyt piękny, żeby przegrać. O lol, ciągnie go, zobaczcie! Ale super animacja. Dobra, czekamy. O! O! Będzie zielona ręka w Poppy Playtime? Pogchamp! O, ja ci kręcę. Co jest? Będzie zielona ręka. Ej, też zobaczyłem nową postać. Będzie postać nowa, patrzcie. Będzie kwiatuszek. Kwiatuszek śmierci, orzesz ty. Oh my god. O, wciąga go. Co tu się dzieje? Wow. Czekajcie, co było w masach Hagi-Huagich? Czy się wydawało? Nie, to jeszcze jest wcześniej, postać. Co tu się dzieje? To, co się będzie działo w nowym chapterze, to jest połaprane. Zbyt mocne. O, patrzcie, widzicie to? Patrzcie, czekajcie. O, no kurczę. Jest, co to jest? To jest jakaś stonoga wielka. Przestanie mi moją stonogę prześladować. O, zielone Hagi-Huagi, różowe Hagi-Huagi. To były zabawki wszystkie. O, on mama nie lubi gość. Wow! Widzieliście, co jest? Widzieliście tą postać? Co? To będzie nowa nowy Hagi-Huagi? Nie gadajcie. Co? No, nie, to nie może być nowy Hagi-Huagi. Nie. Takie coś? Przecież to jest dziwne. O lol. It's been so long. Chapter 2. Fly in the web. Orzesz ty, orzeszku. Czy ten chapter będzie tak straszny jak na trailerze? Jak tak? I taki mocny? To... ja lajkuję ten chapter. Naprawdę, fajny. Dobra, obejrzmy jeszcze resztę animacji i jakiś... zapowiedzi. Zobaczmy więc, jak osoba dostała elektryczną rękę w Poppy Playtime, czyli tą taką rękę, która będzie w nowym chapterze, taką zieloną. O! Co jest? To jest montaż? O ja, to niby jest drugi chapter, to chyba jest montaż, wiecie? Prędzej mi się wydaje, że to montaż, ale możemy zobaczyć. Dobra, więc tak, on sobie tutaj... okej. Okay. Nie wiem, coś... jakieś lagi ma straszne, ale... chyba na najgorszych ustawieniach gra. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Dobra, przewijmy może. On ma dostać tą zieloną rękę, co nie? Error jakiś. Wow, dostał ją! Dostał zieloną rękę, co za koksu! Lol, strzel ją coś. Dawaj. Wow, that's pretty good, that's nice. Ale nie, w sumie takie średnie. To, nie wiem, to był chyba jakaś przeróbka. Dobra, to teraz zobaczmy, jak wygrze chapter pierwszy, dostał się chapter drugi. O, jest, tu będzie ta nowa postać. Chcę to zobaczyć. Tak, 30-centymetrowy potwór. Jest. Dobra, uwaga, zaraz mu wyskoczy. Wow! Ale ją zrobili. Kozak, to jest niby nowy ten. Ja. Yo, my friend, this is a fantastic. Wow. Dobra, jeszcze raz. Co jest? Jak ona chodzi? Ale to nie jest dalej to chyba, nie? Bo tam będzie bardziej jakieś nogi albo coś takiego, nie? Okej, okay, teraz obejrzmy pana Admirosa, który powie nam wszystko o chapterze. Let's go. Playtime. Więc piszcie w komentarzu hashtag sekret. Na samym początku sekret. Trailera dobra. Możemy zobaczyć kafelki w kolorze kafelka, niebieski, żółty niebieska, i czerwony. Żółta, czerwona. Wiemy na pewno, że dostaniemy łapkę okay. zieloną, ale czy zielona dostaniemy łapka. Łapkę żółtą, ponieważ Poppy Playtime czterema dominującymi kolorami jest właśnie kolor czerwony, kolor żółty, kolor niebieski i oczywiście kolor... Wow, aha, czyli mamy dostać zieloną łapkę, no to już wiedziałem, ale może też być żółta.
Ej, to jest całkiem mądre, dobra. Musimy słuchać pana taka, Admirosa. Niewykluczone, iż w chapterze drugim, bądź też w trzecim, mm-hmm. dostaniemy jeszcze jedną łapkę w... Wow, ej, skąd to zdjęcie jest? W kolorze żółtym, której moc jest jeszcze nieznana. W etapie z lokomotywą możemy zobaczyć zegar, który jest odwrócony do góry nogami. Jest teoria, dobra. Która mówi, że ten zegar został zrzucony z drugiego piętra i przez to po prostu się obrócił, bądź też wydarzyło się coś, co spowodowało, że zawisnął on w taki dziwny sposób. Oh, jedno jest pewne, tarcza zegara nie jest we właściwym miejscu. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. A skoro już jesteśmy przy Ja sądzę o tym, że w sumie nie wiem. A że to sugeruje on, że Poppy Playtime wyjdzie dokładnie 12 marca, to może... 12 marca? O, to już niedługo, ej, dobra! Natomiast kwiatek, który znajduje się na suficie, nie wiemy, czy to jest nasz przeciwnik, czy też wróg. Jeżeli jest to kolejna ożywiona zabawka, ej, to właśnie. Jeżeli sfejlujemy zagadkę w zapamięty jeśli to jest kwiatek, to jest kolega, bo ja myślałem od razu, że to jest przeciwnik. Nie, ty, to był mocno, jakby się miało przyjaciela, nie? Przepotężnego jumpscare. Choć z drugiej strony ten kwiatek wygląda jak dekoracja, więc w teorii może być on tylko dekoracją. Może to być dekoracja, ale niewykluczone, że będzie naszym przeciwnikiem. Ponieważ w Playtime Corporation dzieją się totalnie dziwne rzeczy. Jakoś Mami Long Legs zabiera Hagiego i mówi, że jest on zbyt idealny, żeby go stracić. Jest teoria, że jest ona w stanie naprawiać wszystkie zabawki w Playtime Corporation. O lol, jak ona by naprawiła, jak admin powiedział, że można, mogłaby naprawiać, to... Jakby ona naprawiła Hagiego i go wpuściła do takiego samego chapteru. Nie, to by było mocne, naprawdę. Admiro, zostałem ci łapeczkę w górę. Wbijajcie do niego i teraz jeszcze chodźmy znaleźć kolejną rzecz. Dobra, zamknęło się, ja chcę zobaczyć, jak ona go goni w wentylacjach, nie? To jest mój totalny sztos. To jest... Dobra, nie wiem, o czym mówię. Wow. Dobra, tak ona przychodzi, nice. Chcę zobaczyć, czekajcie, w tym miejscu. O! No dawaj, pokaż się! Aaaa! Pokaż się! Jenna Roblox! O! Jest! Co jest? Au! Zjadła go! Ajaj, a chcę zobaczyć, jak ona spada, może to będzie dobre. O! Okej. Okay. Jops! I uwaga, teraz to jest ten moment. To jest ten moment, gdzie ona spada. Uwaga! Jo. Ej! Stop! Zobaczcie, na tym jest zielona ręka! Czyli dlatego była zielona ręka zawsze, okej. Okay. O! Oh, nar. O! Sayonara! Goodbye! No to co? Udało mu się. Obejrzmy narysowany trailer chapteru drugiego. Okej, okay, zobaczmy to. Jest Hagiwagi. Okej. Okay. Mhm. Okej. Okej. O, żeż ty. Jest ta ręka. Dobra, to jest creepy. Wow, to jest kozak animacja. Dobra, zobaczmy. Strasznie rzeczy jest. Jest ten zegar, jest tutaj to coś. Gdzie ja mogę zacząć? O ja! Co tutaj, tego typka nie było na chapterze. Czy był? O wow. Zielona rękawica. To jest to. To jest właśnie to. Czy go złapię? Dobra, zabrała go. Hej, jestem! Z trzeciej osoby, dobre. O, jest kwiatuszek, taki ten. Jest piękna ta szafka. Biegnie. Już ta gąsienica wielka. Wszystko jest zawarte w tym chapterze. W tej animacji. O, i teraz zobaczmy, jak ona. Wow, fajnie. Fajnie wyszła. Fajnie narysowana. Ktoś ma talent. Ale dobra widzowie, to było tyle, subskrybujcie po część drugą, jak zostawisz łapkę w górę i suba, to chapter drugi pojawi się u was. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, siema, no i pa, pa.